Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnych pogaduchach. Moi drodzy, dzisiejszym tematem jest triada zachowań w spektrum autyzmu. Aspekt diagnostyczny jest to część 2, w której będziemy sobie omawiać drugi obszar diagnostyczny, który jest wskazany przez diadę zachowań autystycznych, który jest właśnie takim źródłem informacji, czy nasze dziecko jest w spektrum autyzmu, czy też nie, a wyznaczone jest przez ICD-11. Ale zanim o samym obszarze diagnostycznym, moi drodzy, takie znowu krótkie wprowadzenie. Mianowicie pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy używamy stwierdzenia spektrum autyzmu, że dziecko ma spektrum autyzmu, mamy na myśli cały zespół deficytów, zaburzeń, ale także i mocnych stron, które trwają przez całe życie tego dziecka, potem nastolatka czy osoby dorosłej, a wpływa na jego rozwój, na jego funkcjonowanie, na jego umiejętności społeczne, komunikacyjne, ale także i na zachowanie. I moi drodzy, autyzmu nie leczymy, tak? Nie ma na to lekarstwa, nie ma na to odpowiedniego syropu, tabletek czy czegokolwiek innego, gdzie podamy dziecku taki lek i dziecko wyzdrowieje. Leczymy tylko i wyłącznie deficyty czy choroby bądź zaburzenia współtowarzyszące przy spektrum autyzmu. Wtedy stosujemy odpowiednie leczenie, czy to lekami psychiatrycznymi, jeżeli jest zaburzenie dodatkowo psychiczne, czy jakimiś innymi lekami, które mają na przykład poprawić funkcjonowanie układu pokarmowego, albo ewentualne witaminy czy jakiekolwiek inne suplementy, które są podawane dziecku tylko i wyłącznie na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych i ewentualnych braków poszczególnych substancji. I w ten sposób wspieramy, ewentualnie leczymy niedobory pewnych substancji, prawda? Natomiast wszystko to, na co podajemy, czy leczenie biomedyczne, czy jakiekolwiek inne oddziaływania, wspiera to, co występuje jako współtowarzyszące elementy w spektrum autyzmu. Samego spektrum nie leczymy. Oczywiście, tak jak ciągle Państwu tłumaczę i powtarzam, w momencie, kiedy leczymy te współtowarzyszące deficyty, jak choćby na przykład trudności w obszarze jelit, czy związane z jakąś nietolerancją pokarmową między innymi, to nagle się okazuje, że dziecko zdecydowanie lepiej funkcjonuje. Właśnie dlatego, że mózg ma szansę na skupienie się na wyższych umiejętnościach i nie musi już świata dookoła informować, że mamo, boli mnie brzuch, mamo, bolą mnie jelita, ty nie reagujesz, nie wiesz, o co chodzi, w związku z tym ja zachowuję się po prostu niegrzecznie. Ale jak zaczynamy właśnie oddziaływać na te trudności, to nagle mózg może skupić się na rozwoju mowy, na poprawie zachowania, dlatego że już nie musi nikogo informować, że boli brzuszek, bo brzuszek przestaje boleć. Więc pamiętajmy o tym, spektrum autyzmu jest zaburzeniem neurorozwojowym dotyczącym odmiennej struktury i związanym z odmiennym funkcjonowaniem również całego układu nerwowego, którego jeszcze nie jesteśmy w stanie leczyć, bo nie wiemy, jak to robić. Poza tym różne struktury mózgu mogą funkcjonować inaczej, u każdego dziecka będzie to absolutnie typowe dla niego. W związku z tym jest to dość trudne, aby oddziaływać na właśnie układ nerwowy. W związku z tym tylko i wyłącznie nasze oddziaływania terapeutyczne, wsparcie w aspekcie komunikacji, rozwoju werbalizacji, procesów poznawczych, funkcji wykonawczych, wsparciu sensorycznym czy innych oddziaływaniach, które aktualnie potrzebuje to konkretne dziecko, jesteśmy w stanie poprawić ogólne funkcjonowanie i rozwój naszych dzieci. Natomiast one mogą znakomicie sobie radzić, czy to na poziomie szkoły, czy w grupie rówieśniczej i potem w życiu dorosłym, na tyle dobrze, że cechy czy objawy spektrum autyzmu będą tak subtelne, że właściwie dla otoczenia niedostrzegalne, natomiast cały czas ta osoba będzie w spektrum autyzmu, ponieważ jej budowa mózgu, jej funkcjonowanie mózgu nie zmieniło się na tyle, aby stała się osobą neurotypową. I o tym, drodzy Państwo, musimy pamiętać. Według ICD-11, drodzy Państwo, mamy diadę, czyli dwa obszary, według których albo na podstawie których oceniamy i obserwujemy dziecko. Jednym z nich są deficyty w zdolności nawiązywania, podtrzymywania interakcji społecznych i komunikacji społecznej. I o tym mówiłam wcześniej na innym filmiku, także możecie sobie do niego
Was to interesuje. Natomiast drugi obszar, którym dziś się zajmiemy, jest skłonność do ograniczonych, powtarzalnych i nieelastycznych wzorców zachowań, zainteresowań lub czynności, które są wyraźnie nietypowe lub nadmierne dla danej osoby. Dzisiaj zajmujemy się stricte tym obszarem, aby zrozumieć, co musimy wziąć pod uwagę w kontekście postawienia diagnozy. Ten drugi obszar, drodzy Państwo, wiąże się z takimi objawami, których doszukujemy się u dziecka. Tylko pamiętajcie, że zgodnie z nowym podejściem diagnostycznym nie skupiamy się na samych cechach, skupiamy się na funkcjach, skupiamy się na umiejętnościach, które u dziecka są zakłócone, nieelastyczne, które są odbiegające od takich wzorców neurotypowych, prawda? Czyli nie sam objaw, a bardziej to, czego w rozwoju dziecka ewentualnie brakuje, albo jaka umiejętność jest zakłócona, którą należy wesprzeć. Jeśli chodzi o ten drugi obszar, drodzy Państwo, diagności muszą określić, czy w właśnie w tym obszarze znajdują się co najmniej dwa objawy, dwa zachowania, które właśnie są wyznaczone i opisane zgodnie z diadą i wskaźnikami ICD-11. Ten obszar to stereotypowa powtarzalna mowa, stereotypowe ruchy, ale także i stereotypowe posługiwanie się przedmiotami. Jeżeli w tym obszarze występują właśnie konkretne cechy, wówczas jesteśmy w stanie jakby podążać dalej i szukać kolejnych informacji, czy rzeczywiście dziecko jest w spektrum autyzmu. Ale o co chodzi w tym obszarze? Przede wszystkim, moi drodzy, czy dziecko ma stereotypie motoryczne, czyli stereotypie ruchowe, a także różnego typu autostymulacje. Tutaj chodzi o to, czy dziecko w różnych sytuacjach, na przykład stresowych, lękowych, przeciążeniowych, związanych oczywiście z przeciążeniem układu nerwowego, wykorzystuje różnego typu powtarzalne wzorce ruchowe. I nie ma jednego wzorca, bo powiemy, o jak macha rączkami, to on ma spektrum, prawda? Bo jedno dziecko będzie machało rączkami, drugie będzie kręciło się w kółko, trzecie będzie to, które będzie miało bardzo subtelne cechy spektrum, będzie w normie intelektualnej i znakomicie będzie funkcjonowało tak naprawdę w otoczeniu, również będzie miało formę autostymulacji, tyle że one będą bardzo subtelne i bardzo, jakby inaczej, nieodstające od takiego świata neurotypowego, czyli akceptowalne. Taką formą autostymulacji na przykład u wielu dziewcząt w spektrum autyzmu jest zabawa włosami. To pojawia się w momencie, kiedy dziewczyna jest zestresowana, kiedy na przykład przedłuża się kontakt wzrokowy, który jest dla niej męczący, ona wtedy ucieka w taką formę autostymulacji. Teoretycznie akceptowalna, nic się nie dzieje, ale jest to jednak forma autostymulacji. Autostymulacją, moi drodzy, może być to, że dziecko na przykład wykonuje określoną czynność, na przykład paluszkami swoimi. Więc dla każdego dziecka będzie to zupełnie coś innego. Niemniej jednak te zachowania pojawiają się właśnie w chwili wzmożonego stresu czy lęku, ale także przeciążeń sensorycznych, które sprawiają, że układ nerwowy wyłącza się na otaczający świat. Powtarzalne używanie przedmiotów. Chodzi o to, że dziecko niekoniecznie korzysta z przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem, natomiast wykorzystuje je w określony dla siebie sposób, powtarzalny, czyli ciągle tak samo. Na przykład, moi drodzy, to może być również związane ze stereotypiami jednocześnie, taka potrzeba zamykania i otwierania, zamykania albo otwierania wszelkich drzwi, jakie znajdują się w domu, czy to od pomieszczeń, czy to od różnych mebli na przykład, więc dziecko biega po domu i zamyka wszystko, co możliwe. Albo odwrotnie, wszystko otwiera. To może być taki rodzaj powtarzalnej potrzeby włączania i wyłączania kontaktów, czy wszelkich przycisków, które gdzieś się znajdują przy kuchence, przy mikrofalówce. To może być taki objaw. Jednocześnie skupianie się, moi drodzy, na przedmiotach w takim kontekście, który jest absolutnie niezwiązany z ich przeznaczeniem. Kolejna jakby taka cecha, która będzie tutaj brana pod uwagę, to, moi drodzy, echolalie, czyli aspekt powtarzających się zwrotów, czy to z reklam, czy to wypowiedzi, bądź jednego słowa tylko, ciągle i w kółko, będzie to podlegało takiej szerszej ocenie, skąd się to bierze i jaki cel jest tej
Echolali także. Sprawdzamy, jaki słownik jest dzieci. O ile w ogóle dzieci werbalizują w trakcie diagnozy, to jak zbudowany jest ten słownik. Wiele dzieci w spektrum autyzmu, które mają kłopoty werbalizacyjne, to są dzieci, które używają słów kluczy, czyli głównie rzeczowników. To są dzieciaki, które mają kłopot z posługiwaniem się przymiotnikami i pozostałymi częściami mowy, a więc może być tak, że dziecko używa tylko rzeczownika, pomijając zupełnie czasownik. Dlaczego ten czasownik jest taki trudny? Dlatego, drodzy Państwo, że on wyznacza relacje. Relacje ogólno pojęte w spektrum autyzmu są dla dziecka po prostu często niezrozumiałe i bezcelowe. Dziecko nie widzi sensu, bo właśnie nie rozumie tych zasad, które często też się zmieniają. Podobnie jak czasowniki, które także w wypowiedziach się zmieniają, ale jednocześnie wyznaczają sens całych wypowiedzi. I dziecko na przykład może chodzić po domu i mówić miś, tyle że mówi miś i wszystko dobrze, mówi miś, wiemy, że chodzi o misia, natomiast nadal nie wiemy, co z tym misiem się dzieje albo co mamy z nim zrobić. Bo dziecko nie określa, daj misia, połóż misia, schowaj misia, znajdź misia i tak dalej, ponieważ nie używa czasowników. Jednocześnie ich nie rozumie. W związku z tym, jeżeli tym misiem się bawimy i nagle mówimy do dziecka schowaj misia, daj misiowi pić, uczesz misia, połóż spać, schowaj za plecami, włóż do pudełka, dziecko nadal koncentruje się na słowie miś, natomiast kompletnie nie wie, co ma z tym misiem wykonać, czy co zrobić, ponieważ nie rozumie czasowniku. I to jest również taka wskazówka do dalszej oceny pod kątem spektrum autyzmu. Także, drodzy Państwo, ta charakterystyczna również mowa i pewne użycie zwrotów czy słów u dziecka wiąże się z tym, że dziecko ma kłopot z rozumieniem pytania dlaczego, a w konsekwencji odpowiedzenia bo, tak? Dlaczego nosisz kalosze? Dziecko nie bardzo wie, co to znaczy i nie wie, dlaczego nosi kalosze, bo musiałoby rozumieć, że kalosze są założone po to, żeby nóżki mu się nie zmoczyły, bo właśnie pada deszcz. Więc w tym kontekście jakby też bierzemy to pod uwagę. Chociaż pamiętajcie, że akurat ten aspekt, który teraz mówię, nie jest też bardzo charakterystyczny albo absolutnie wyjątkowy tylko dla spektrum. Bo tutaj może być też kwestia na przykład innych deficytów, jak niedokształcenie mowy o typie afazji. Stąd trzeba dalej pogłębiać jakby taką diagnostykę. Mamy też grupę dzieciaków, które znakomicie werbalizują, mimo że są w spektrum autyzmu. I one posługują się bardzo encyklopedycznym słownictwem. Takim specyficznym, technicznym bardzo często, osobliwym i nietypowym dla siebie. Czasami się zdarza, że takie małe dzieciaki, 2-3-latki, mają tak rozwiniętą werbalizację, że zaskakują wszystkich dookoła. I rzeczywiście używają tak górnolotnych słów, że rodzice łapią się za głowę i skąd on to wie, jaki on jest inteligentny, jaki on jest mądry dzieciak. Natomiast w wielu przypadkach jest tak, że dzieci używają tych słów, ponieważ one wiążą się z ich zainteresowaniem, tym fascynującym kontekstem, natomiast niekoniecznie rozumieją nawet to, co mówią. Z drugiej strony ten kontekst zainteresowań naszych dzieci sprawia, że one pogłębiają, zgłębiają informacje na ten jeden konkretny temat i może zdarzyć się tak, że dziecko w spektrum będzie używało artykulacyjnie bardzo trudnych słów, bardzo wyszukanych i encyklopedycznych, natomiast będzie miało trudność z powiedzeniem mama, babcia czy na przykład obiad, więc to również podlega ocenie. Drodzy Państwo, użycie słów i zwrotów w sposób dość specyficzny, a więc niekoniecznie w odniesieniu do kontekstu sytuacyjnego czy osoby, z którą dziecko aktualnie rozmawia, czy to jest kolega, mama czy na przykład pani w sklepie. Kolejny aspekt to naleganie na identyczność w zabawie. To, co już kiedyś Państwu tłumaczyłam, że dziecko na przykład wchodzi w interakcję z dziećmi, z grupą rówieśniczą, ale tylko i wyłącznie na konkretnych zasadach. Czyli swoich zasadach, tych, które są niezmienne. Jeżeli zachodzi jakaś modyfikacja w zabawie albo w grze, to dziecko z niej odchodzi, nie chce się w nią bawić. Moi drodzy, dzisiaj też wiemy, że wiele dziewcząt, które jest w spektrum autyzmu, a nie jest zdiagnozowana, w dzieciństwie bardzo lubiły te dziewczynki bawić się z chłopcami, dlatego że chłopcy są po prostu prostsi w obsłudze, jak to się tak potocznie mówi.
Ze względu na to, że oni mają konkretne, określone zabawy, według których po prostu się bawią. W przypadku dziewcząt tam jest bardzo dużo takiej wyobraźni, takiego abstrakcyjnego myślenia i przede wszystkim dużo emocji i relacji społecznych się dzieje w ich zabawach, bo tu lalki, bo tu misie, bo tu herbatka, bo tu zabawa w szkołę itd., itd., co wiąże się z takimi niespodziankami w takich zabawach. W przypadku chłopców to jest konkret. Kto pierwszy do mety, ten wygrywa. Które auto będzie pierwsze, to wygrywa. Jak strzelisz gola, to wygrywasz, tak? Czyli jest konkret, wiadomo, jak ta zabawa się kończy. Tam nie ma jakichś niespodzianek czy czegokolwiek, co może mnie zaskoczyć. Niemniej jednak dzieci w spektrum, one mają potrzebę identyczności, czyli zawsze tak samo ma się zaczynać zabawa, zawsze tak samo ma się ona kończyć. To także, moi drodzy, wiąże się z tym, że dzieci w spektrum autyzmu mają dość dużą trudność z przegrywaniem. One chcą być pierwsze, to są takie, często tacy policjanci, którzy jak jest, pojawia się reguła, to bezwzględnie trzeba jej się trzymać i ona nie może być zmieniona. I nagle w przedszkolu się okazuje, że mamy takiego małego policjanta, który pani nauczycielka w przedszkolu tłumaczy, że trzeba zrobić tak i tak. Dziecko bezwzględnie tego przestrzega, natomiast obserwuje też inne dzieci. Jeżeli one łamią tą zasadę, to po prostu co robi? Skarży. Albo sam wymierza sprawiedliwość czasami. Więc takie kwestie musimy brać pod uwagę. Czy to ta elastyczność w zabawie dziecka jest widoczna, czy właśnie jest absolutnie widoczna nieelastyczność w zabawie. Drugi taki obszar w tym kontekście, drodzy Państwo, to nadmierne wykorzystywanie rutyny, duży opór przed zmianami, zrytualizowane wzorce zachowań zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych. I tutaj rozpatrujemy, drodzy Państwo, zdolności przystosowania się do nowych doświadczeń. A więc czy dziecko w miarę plastycznie i w miarę spokojnie przyzwyczaja się do różnych niespodziewanych sytuacji, różnych zmian, które mogą się zadziać w ciągu dnia codziennego? Czy jednak tak nie jest? Czy dziecko reaguje bardzo gwałtownie, bardzo emocjonalnie? Jego zachowanie znacząco się pogarsza, jeśli następuje jakaś zmiana w takim rytmie codziennym jego dniu, że zazwyczaj budzi go mama do szkoły na przykład, czy do przedszkola, ale któregoś dnia mama musiała wyjść wcześniej do pracy i zrobił to tato. Jak dziecko na taką kwestię na przykład reaguje? Skrajny stres w odpowiedzi na niewielkie zmiany. I tutaj, drodzy Państwo, te zmiany mogą być absolutnie z różnymi, w różnych kwestiach. Przyzwyczajenie do spania tylko w jednej piżamie albo noszenia tylko jednych konkretnych spodni i w szafie znajduje się 10 par tych samych spodni i żadnych innych dziecko nie założy. Albo jest potrzeba jedzenia tylko i wyłącznie z konkretnego talerzyka z misiem puchatkiem i nie ma opcji, żeby był to inny talerz. To może być jakby potrzeba chodzenia ciągle tą samą drogą, mijania tego samego miejsca, siadania zawsze na tej konkretnej ławce w parku w drodze do babci i tak dalej, i tak dalej. No każde dziecko może mieć zupełnie coś innego, niemniej jednak w momencie, kiedy następuje pewne zachwianie danej rutyny, sprawia, że u dziecka podnosi się zdecydowanie lęk, ale także narasta frustracja, a co za tym idzie, również pojawiają się zachowania niepożądane. Drodzy Państwo, sztywne wzorce myślenia, czyli takie zero-jedynkowo, tak albo nie ma, nie ma pośredniego jakby toku myślenia. Przykład, drodzy Państwo, dzieciaków na przykład wyżej funkcjonujących względem przyjaźni na przykład. Są dzieci właśnie w normie intelektualnej z dobrą werbalizacją, ale jednak w spektrum i te dzieciaki bardzo lgną do towarzystwa też często, chcą mieć kolegów, a tak naprawdę mają zawsze jednego albo dwóch takich wiernych kumpli, ale zazwyczaj też do czasu. Dlatego, że dziecko w spektrum, ono chce mieć swojego przyjaciela zazwyczaj na wyłączność. I ze względu na to myślenie takie zero-jedynkowe, takie dziecko myśli sobie, że Kuba jest moim kolegą, spędzamy czas, bawimy się, siedzimy w ławce i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak on rozmawia na przerwie z Igorem, to znaczy, że już nie jest moim kolegą, tak? I wtedy kończy się automatycznie znajomość, bo dziecko nie rozumie, że ten mój Kuba może mieć też innych kolegów, bo na przykład chodzi z nimi na jakieś dodatkowe kółka, czy po prostu mają wspólny temat, bo grają w tą samą grę. Natomiast u dzieciaków w spektrum jest to
to myślenie takie albo tak, albo nie, nie ma nic pośredniego, że czasami. Nieelastyczne przestrzeganie określonych procedur. No właśnie to jest też ściśle powiązane, moi drodzy, z tym aspektem tej samej drogi, czyli kompletnej rutyny związanej czy to z porankiem, czy z etapem spania, gdzie dziecko ma odpowiedni rytuał, że zanim pójdzie do łóżeczka, to musi zrobić siku, napić się 3 razy wody, jeszcze wstać i poprawić papcie, żeby one były pięknie postawione pod łóżeczkiem i dopiero wtedy może się położyć. Jak któreś z momentów zostanie zakłócone czy przerwane, to niestety ze spania nic i dziecko musi cały cykl od nowa powtórzyć. To może być rytuał związany z jedzeniem, z ubieraniem się, z drogą do szkoły. Każde dziecko będzie miało coś innego, ale jeżeli jest to ciągle tak samo powtarzalne, to jest to nieprawidłowe, to znaczy, że jest to mocno nieelastyczne. Wreszcie ograniczone, wąskie, utrwalone zainteresowania, które są nieprawidłowe w kontekście nasilenia i intensywności, gdzie dziecko tak naprawdę większość czasu w porównaniu z innymi aktywnościami spędza właśnie na swoich zainteresowaniach, tak? Czyli może to być dziecko, które jak tylko zobaczy znak drogowy, to ma być sfotografowane, potem wydrukowane i dziecko jakby non-stop tylko śledzi znaki drogowe, obserwuje, drukuje i o nich mówi. Dla każdego dziecka może być to zupełnie co innego. Tu chodzi, moi drodzy, o nasilenie i jakby przemycanie tych informacji we wszelkich możliwych kontekstach, tak? Jest obiad, dziecko chce o tym mówić. Jest w szkole, pani mówi na geografii o czymś, ale on wie, że jeszcze trzeba powiedzieć o tych znakach. Rozmawia z kolegami, więc jedyną możliwością rozmowy jest to, żeby oni rozmawiali ze mną na temat tych znaków albo pozwolili mi o nich mówić, a żeby intensywnie o tym słuchali. To jest też kontekst tego, że dziecko chce pokazać, jak dużo wie na ten temat. Ale jeżeli dziecko ma kłopot z przejściem i rozmową na inny temat, albo nie interesuje się niczym innym, albo jest to takie bardzo, bardzo sporadyczne, to jest to właśnie nieprawidłowość. I drodzy Państwo, ile dzieciaków, tyle różnych zainteresowań, tak? Czyli bardzo wczesne zainteresowanie liczbami, bardzo wczesne zainteresowanie literami. Jest to nie tyle powód do dumy, co do tego, aby poobserwować dziecko, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego nie chce bawić się lalkami czy układaniem klocków, a interesuje się liczbami czy właśnie literami. Dziecko, które zaczyna bardzo wcześnie czytać, ma na przykład hiperleksję, wcale nie oznacza, że czyta to ze zrozumieniem. Jest to również taki często współtowarzyszący deficyt w spektrum autyzmu. Jeżeli dziecko chce mówić i jakby ma absolutnie ogromną wiedzę na temat samolotów, na temat czołgów, pociągów, dinozaurów, jakichś roślin z Afryki, wind, śmieciarek i tak dalej, mówię akurat na przykładach moich pacjentów, to jakby tylko o tym, ciągle tylko o tym, to jest to oczywiście nieprawidłowe. Z drugiej strony, drodzy Państwo, silne zainteresowanie i przywiązanie do niezwykłych obiektów, czyli dziecko na przykład niby lubi bawić się autami i jakby interesuje się różnymi autami, ale tak naprawdę nie buduje takiej zabawy ze scenariuszem, prawda? Tylko zazwyczaj skupia się na jakimś obiekcie tego auta, na przykład kółku, albo tylko na kierownicy tego auta, czy jakakolwiek inna zabawka, ale skupiając się tylko na jednym elemencie, niezgodnie z jej przeznaczeniem, nie budując właśnie scenariuszy zabawy. Tylko powtarzalna, schematyczna, rutynowa, ciągle ta sama aktywność. Dalej, drodzy Państwo, nadmierne przestrzeganie zasad. To, o czym powiedziałam, mały policjant nam rośnie, który bezwzględnie chce przestrzegania reguł, a jak ktoś je łamie albo odstępuje od tych reguł, to po prostu na niego skarży. To jest charakterystyczne akurat wśród przedszkolaków, więc tutaj, drodzy Państwo, także na to trzeba zwrócić uwagę. Kolejny obszar, moi drodzy, dotyczy zaburzeń integracji sensorycznej, gdzie nareszcie ICD-11 uwzględniło deficyt sensoryczny, który doskonale wiemy znacząco wpływa na zakłócenie funkcjonowania dzieci w spektrum. W związku z tym dzisiaj mamy wskazanie do tego, aby dzieci, które są w trakcie diagnozy spektrum autyzmu, były także w trakcie diagnozy integracji sensorycznej. Moi drodzy, tutaj wiąże się ten aspekt zaburzeń sensorycznych, podobnie jak całe spektrum,
Nie ma jednego obrazu klinicznego. Dla każdego dziecka będzie zupełnie to coś innego. Niemniej jednak częstym powtarzalnym wzorcem, nie u wszystkich dzieci w spektrum, ale jednak dość często się powiela, są nadwrażliwości dotykowa i słuchowa. Poza tym deficyty w różnych zmysłach mogą być absolutnie totalnie odmienne i zróżnicowane. Mówi się też i dostrzegamy też dość często taki troszeczkę wzór, chociaż nie jest to potwierdzone klinicznie, że dzieci wyżej funkcjonujące, czyli w domyśle mamy zespół Aspergera, to są dzieciaki, które mają również jakieś tam problemy sensoryczne o podłożu, jakby o takim charakterze związanym z modulacją sensoryczną, czyli nadwrażliwość, podwrażliwość, poszukiwanie bodźców, natomiast w dużej mierze są to dzieciaki, które mają zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym, tak? Czyli to są dzieci, które mają zaburzoną kontrolę posturalną, mają dość sztywny chód, to są dzieciaki, które mogą mieć spore kłopoty z napięciem mięśniowym. Bardzo często, drodzy Państwo, pomijany jest ten aspekt napięcia mięśniowego, a większość dzieci w spektrum ma z nim problem, a jest on niediagnozowany. Drodzy Państwo, w przypadku dzieci ze spektrum możemy mieć różnego typu nadwrażliwości, tak? Nadwrażliwość słuchowa, czyli dziecko na przykład zakrywa uszka albo cały czas werbalizuje, żeby zagłuszyć dźwięki, które docierają do jego mózgu. To może być nadwrażliwość dotykowa, dziecko broni się przed dotykiem, nie lubi mycia zębów, nie lubi głowy, nie lubi obcinania paznokci, noszenia czapki na przykład i wiele jeszcze innych takich trudności. Może być też dzieckiem, które poszukuje na przykład różnych takich doznań zmysłowych, choćby poprzez ruch, gdzie jest w nieustannym ruchu, ciągle zmienia pozycję ciała, wspina się na coś i zeskakuje. To jest dziecko, które ma absolutnie zakłóconą taką zdolność oceny niebezpieczeństwa ze względu na nierozumienie po prostu pewnych sytuacji. Także, moi drodzy, mamy dzieci, które mogą mieć nieadekwatną reakcję na ból. Są dzieci w spektrum ze względu na zaburzenia sensoryczne. Zjedzie ze zjeżdżalni, rozwali sobie kolano, z którego leci krew, a ono się po prostu otrzepie i biegnie dalej, bo nie zauważa tego, że ta krew z tego kolana leci. Z drugiej strony może prezentować zachowania agresywne albo autoagresywne, ponieważ sam nie rozumie, że może coś boleć, więc dotykając czy szczypiąc kogoś nie zdaje sobie sprawy z tego, że robi komuś krzywdę, bo sam tego po prostu nie czuje. Zaburzenia planowania motorycznego, czyli praksja, która właśnie wiąże się z tym, że dziecko ma problem z sekwencyjnym wykonywaniem różnych działań, z samodzielnym ubieraniem się, z samodzielnym spożywaniem pokarmu i wszystkim tym, co wiąże się, że trzeba coś zrobić najpierw, potem i na końcu, tak? Bez zastanawiania się tylko w takim bardzo szybkim łańcuchu aktywności. Także, drodzy Państwo, absolutnie różne obrazy deficytów sensorycznych, od właśnie nadwrażliwości poszukiwania bodźców przez zakłócenie różnicowania zmysłowego i wiele, wiele innych aspektów. Niemniej jednak właśnie te deficyty sensoryczne znacząco wpływają choćby na przeciążenia układu nerwowego, a tym samym mogą wpływać na pojawianie się zachowań niepożądanych. Więc w tym aspekcie rozpatrujemy właśnie ten drugi obszar diady i na te elementy, drodzy Państwo, zwracamy uwagę. To tyle, jeśli chodzi o takie bardzo szybciutkie omówienie drugiego obszaru diagnostycznego. Niezmiennie, drodzy Państwo, zapraszam Was do odwiedzenia mojej strony www.puzzleszkolenia.eu, zakładka sklep. Tam znajduje się książka Puzzle autyzmu, jak je ułożyć od wczesnych objawów po dorosłość. Ciutkę informacji teoretycznych, a potem sama praktyka i doświadczenie, które pomaga zrozumieć rodzicom, zrozumieć nauczycielom, z czym borykają się dzieciaki, nastolatkowie w spektrum autyzmu, jak ich wspierać i jak im pomagać. Zachęcam, jeśli kogoś ten temat interesuje. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, moi drodzy. Piszcie komentarze, dzielcie się swoimi doświadczeniami, subskrybujcie i śledźcie mój kanał. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia.